jest taki moment, kiedy wyruszamy w podróż samolotem, kiedy już pracują silniki samolotu, kiedy siedzimy już na swoich miejscach, wszystko jest poukładane, pasażerowie policzeni, drzwi się zamknęły. Dwie lub trzy stewardesy, w zależności od wielkości samolotu, tłumaczą instrukcje bezpieczeństwa. Pokazują, co zrobić, kiedy braknie powietrza, kiedy samolot się rozbije, kiedy będzie awaryjne lądowanie. Generalnie pokazują instrukcje obsługi bezpieczeństwa każdego pasażera. Te kobiety dwoją się i troją, chociaż tak naprawdę nikt nie wie, co siedzi w ich głowach. Czasem wygląda na to, że robią to bardzo automatycznie. Chciałem wam teraz coś przeczytać. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byleby tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radować będę. Apostoł Paweł pisze te słowa do Filipian w zasadzie z celi więziennej. Mówi o tym, że większość jego braci w Panu nabrała otuchy i zaczęła śmielej głosić słowo. Jedni z kłótliwości, inni z zazdrości, niektórzy w dobrej myśli, ale on sam mówi o to, że Ewangelia po prostu ma być głoszona. Nieważne jak, wszelkimi sposobami. Obłudnie czy szczerze, z tego się raduje, że Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie jest wśród ludu, jest ogłaszana. I teraz sobie pomyślicie, co ma wspólnego, czy co mają wspólnego te biedne stewardesy z tego samolotu. Myślę, że to jest trochę tak, że generalnie zaobserwowałem, siedząc w samolocie, że one mówią naprawdę coś bardzo ważnego, bo to jest instrukcja obsługi mojego bezpieczeństwa podczas jakichś nieprzewidzianych zdarzeń w samolocie. To jest coś, co decyduje o moim życiu. Kiedy jestem w tym samolocie, kiedy lecę gdzieś, to widzę, że większość ludzi kompletnie tego nie słucha, kompletnie to ignoruje. I miałem takie skojarzenie właśnie z tym, co mówił Paweł. Wiecie, dlaczego Paweł mówi o tym, że wszelkimi sposobami, obłudnie, szczerze, nieszczerze, ale po prostu trzeba głosić Ewangelię? Myślę, że powód odkrywa kilka wersów później, gdzie możemy przeczytać: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. On jest przekonany o tym, że to jest coś najważniejszego, że Ewangelia to jest coś, co po prostu musi być ogłoszone, coś, co człowiek musi usłyszeć, czy chce tego słuchać, czy nie. I wreszcie coś, co jako chrześcijanie mamy robić, mamy zwiastować Ewangelię, może nawet wtedy, kiedy będziemy czuć się słabo, może nawet wtedy, kiedy będziemy czuć się zniechęceni, może tak jak ta stewardesa w tym samolocie, będzie to 50. raz do tych samych ludzi, którzy i tak tego nie słuchają, ale to jest tak ważne, że my musimy to robić. I moi drodzy, zachęcam każdego z was, żebyśmy nawet jako chrześcijanie, którzy czasem mają dość, którzy czasem nie potrafią już dłużej wytrzymać ignorancji innych osób, którzy czasem nie widzą efektów, ale naszym zadaniem jest głosić Chrystusa i głośmy Go. Głośmy i cieszmy się z tego, że możemy Go głosić wszelkimi sposobami i w każdych warunkach, tak jak apostoł Paweł, nawet z więzienia. Niech Pan Bóg was błogosławi.